Cześć, witajcie detailingowy dziadzia. Dzisiaj kwaśna pianka od ADBL-a. Dostałem ją, nie pamiętam od kogo, dziękuję. Co do pianka, szampon, kurde, powiedziałem pianka, no to szampon, kwaśny szampon. Co do szamponiku, bardzo przyjemny zapach, naprawdę. W ogóle nie zdradza, że to jest kwaśny produkt, lekko kwaśny, o może tak. Co do szamponu, fajny poślizg, fajna piana. Tak jak widziałeś, dwa podejścia. 50 ml na 10 litrów wody fenomenalnie odtyka. Teraz tak, pierwsza rzecz. Szampon jest mocny. Ja go porównuję mocą do Elite Detailer, ten Apple Mint chyba bodajże, który no też nie bierze jeńców. Tutaj masz podobnie, jak będziesz miał słabe zabezpieczenie, czyli woski, które umierają, to zbiera. No zbiera je, podgryza je znacznie. Ja osobiście ten szampon widzę przy powłokach. Rewelacyjnie odtyka powłoki. Naprawdę bardzo fajnie. Bardzo fajny, przyjemny, przyjemnie pachnący. O, ten szampon daje przyjemność właśnie z mycia. Przy okazji masz odtykanie danego zabezpieczenia. Naprawdę rewelacja. Bardzo mi się spodobał ten szampon. Osobiście, jeżeli chodzi o woski, to tak 20-30 ml. Na 10 litrów wody. Może też dziubnąć, może dziubnąć. Co jest fajne, możesz też się bawić w mycie felk. Możesz się bawić w mycie felk. Tutaj 1 do 50, dokładnie. Też może śmiało sobie tam potestowałem. Też śmiało możesz. Nie pokazywałem, kurczę, bo tak wrzuciłem na szybko. Sprawdzić jak to będzie. Nie zabrałem kamerek, kurczę. No tak jest, ale uwierz mi na słowo. Też śmiało możesz działać. No dobra. Jak dla mnie szampon naprawdę rewelacja i ja osobiście widzę go przy takich twardszych zabezpieczeniach, który naprawdę, jeżeli chcesz odetkać sobie powłokę, ten szampon na pewno się sprawdzi, a ja Ciebie zapraszam do dalszej części filmu, zobacz jak wygląda mycie tym szerszeniem przy 30 ml na 10 litrów wody. Dzięki za obejrzenie, do zobaczenia, do usłyszenia, cześć!